ładna, zawiera w serach marynki nasza szyb. Jasna jest sredami nocni, to rad noc. Festiwal, ale nigdy jeszcze tego festiwalu nie zaczynaliśmy polonezem. Grały tutaj zespoły z Bośni i Hercegowiny, z Serbii, z Czarnogóry, z Chorwacji, i grali... ale nigdy do tej pory nie grał polski zespół z Ukrainy. W imieniu wszystkich Polaków i wszystkich dzieci chcę podziękować dla pana prezydenta, naszego kochanego przyjaciela, za zaproszenie na taki cudny festiwal. Jest nam bardzo miło tutaj gościć. Witamy serdecznie panów ambasadorów. Witam pana Duszko Kowaczewicza, ambasadora Bośni i Hercegowiny w Rzeczypospolitej Polski. Dobro nam dosza. Witamy serdecznie pana ekscelencję Radojko Bogojewicza, znanego nam już wielokrotnie ambasadora Republiki Serbii. Witamy również serdecznie z już naszego przyjaciela, był tu wiele razy, konsula honorowego Republiki Serbii, pana Ranko Tomowicza. Mamy również znakomitych gości z Chorwacji, z którymi bardzo zaprzyjaźniliśmy się w ubiegłym roku, w czasie wizyty delegacji, dużej delegacji Bolesławca w Walpowie. Serdecznie witam pana Zvonko Barišića, zastępcę burmistrza miasta Walpowo. Witamy również panią Adrianę Jurij, przewodniczącą Polskiego Towarzystwa Kulturalnego Wisła z Osieku. Z Komisji Europejskiej, która wspiera nas corocznie w naszym festiwalu, za co jesteśmy bardzo wdzięczni. W tej chwili mam zaszczyt powitać panią Dagnę Lewandowską. Thank you.
Održavanje 16. festivala balkanske kulture u Boleslavcu. 16. Festiwal Kultury Bałkańskiej pokazuje nam związki, jakie nadal istnieją między mieszkańcami Bolesławca a Bośnią. Mogę powiedzieć, że to miasto jest najsilniejszą więzią, jaka łączy Polskę z Bośnią. To jest jedna od najjaczych więzi, która spaja Republikę Polską i nasze Tarzewę. Szanowni mieszkańcy Bolesławca, wielkim zaszczytem i przyjemnością jest dla mnie to, że również w tym roku po raz szósty jestem z Wami podczas Festiwalu Kultury Bałkańskiej. Moja małżonka i ja zawsze w Wenie przyjeżdżamy do Bolesławca, żeby z drogami nam gospodarzymi i przyjacielami spędzić ten dzień, który od lat zbliża nasze narody i państwa. Bardzo się cieszę, że Komisja Europejska, przedstawicielstwo we Wrocławiu mogło zaangażować się w ten festiwal już po raz kolejny, po raz piąty. Życzę Państwu udanego wydarzenia i mamy nadzieję do zobaczenia za rok. 16. Festiwal Kultury Bałkańskiej uważany za otwarty. Co można powiedzieć o tym kociołku? Jaki jest skład tej potrawy? Skład to jest głównie mięsko wołowy brzowe, do tego boczek i oczywiście dużo papryki, dużo warzyw cebulowych, por, cebulka, marchewka. Czy to ma jakiś związek z tym tematem dzisiejszego dnia? Czy pani ma jakieś korzenie właśnie bałkańskie, czy jakieś tam zamiłowanie do tego? Tak, no moja babcia przyjechała właśnie z Jugosławii. Mój tato jeszcze się też tam urodził, ale tutaj już przyjechali jako przesiedleńcy, także no jakoś to jest skultywowane, gdzieś tam człowiek pamięta i z opowiadań nie tylko rodziny, ale również sąsiadów, bo to bardzo dużo ludzi poprzyjeżdżało z jednych wsi i osiedlali się na jednych wioskach. Także no staramy się też troszkę to kontynuować. Babcia i dziadek, którzy podczas wojny wyjechali do Jugosławii, wrócili po wojnie tutaj na nasze tereny, na powiat bolesławiecki. Moja rodzina pochodzi z Golnic i tam żeśmy się wychowywali. Mama właśnie akurat też po babci odziedziczyła tą tradycję tego gotowania, ja po mamie. Zawsze to lubiłem tak gotować, tak w kuchni, tak zostało i przekażę to dalszym osobom. Mój ojciec urodził się tam, w Chorubicy. Mało tego, moi oboje rodziców pochodzą z Jugosławii, cała rodzina. Mój wuj, stryj właściwie, brat mojego dziadka, był partyzanem, był kapitanem. I powiem szczerze, warto odnowić to wszystko, co się kiedyś działo. I cieszy się to coraz większym zainteresowaniem w Bolesławcu. I jestem z tego dumna. I ci moi to pochodzą tak naprawdę z Bośni, z Kunowy, z Rakowca. Bo ze strony ojca właśnie Rakowiec, Pryniawor mój stryj. I powiem jeszcze jedno, że z Kunowej. Kunowy do dzisiaj już nie ma. Kunowa była.
wszystko idzie dobrze. Troszeczkę boimy się o pogodę, ale nawet przemogli obywatele, mieszkańcy pogodę, bo spadł rzęsisty deszcz, a oni i tak kolo to zatańczyli. To dobrze świadczy. Bardzo dobra współpraca ze stowarzyszeniami, z kołami gospodyń wiejskich, z gminą wiejską. To trzeba podkreślić, bo tylu stoisk dawno nie było i widzę, że mają do zaoferowania całkiem ciekawe produkty, przede wszystkim pite, ale też herbatkę, nie wiem czy z prądem, czy bez, ale do tego występy zespołów, w tej chwili gra Balkan Acoustic, ale za chwilę kolejne zespoły z naszego całego powiatu, ze wszystkich gmin wystąpią. No i myślę, że impreza też staje się taka coraz bardziej znana na Dolnym Śląsku. Mocny udział Telewizji Polskiej Wrocław. Mamy nadzieję, że w kolejnych latach będziemy mieli dwie imprezy równolegle, chociaż oczywiście święto ceramik jest najważniejsze, bo to daje pracę. To dzisiejsze święto, Festiwal Bałkański Dni Miasta, to raczej pokazanie, że nie wzięliśmy się znikąd. Uczucia są wspaniałe, cieszymy się. Trochę nam pogoda tą atmosferę psuje, ale myślę, że jednak może się wypogodzi, więc będziemy się bawić bardzo długo. Cieszymy się, że dopisało tak dużo kół gospodyń, zespołów, że bardzo włączają się coraz więcej członkowie do organizacji tego przedsięwzięcia. No i że zaszczycą nas swoją obecnością również ambasadorzy. Delegacja znowuż przyjechała z Warpowa, której w zeszłym roku gościliśmy, oni również u nas. Także ta współpraca jest obustronna i bardzo się rozwija. Bawimy się, jak Państwo słyszycie, koncerty trwają, konkurs na dobrą pitę trwa, kociołek bałkański również trwa, tam się gotuje w tych, prawda, naczyniach żeliwnych. No i gwiazda o godzinie 20:00, gwiazda, zespół, bardzo znany zespół, taki zespół, mam nadzieję, który połączy pokolenia, bo to jest gwiazda, którą uwielbiają młodzi ludzie z Chorwacji. Mam nadzieję, że tutaj tych dojrzałych ludzi i tę młodzież właśnie połączy ten zespół. No to zapraszamy Państwa na Bałkany. Siedem rodzajów zupy gulaszowej, czy gulaszy, kociołka bałkańskiego. A po tych siedmiu niewielkich, co prawda, porcjach gulaszu musieliśmy spróbować 30 rodzajów pity. Pierwsze miejsce w konkursie kociołek bałkański zajęła pani Ewelina Groszczak. Kuchenka mikrofalowa, a nie polecamy, kociołki są bardziej ekologiczne. Tak, pani Ewelina powie Państwu, z czym ten kociołek był.
pamiętam, to ta płyta chyba miała coś zielonego w środku. No. Chyba szpinak, tak? Pani Ewo, proszę tu najpierw do mnie. Proszę mi proszę powiedzieć, bo tak, żeby to było uczciwie, co tam było w tej płycie? To była pieca do szpinaki i serweta. Szpinak i serweta. To może się numerki pomyliły, nie wiem, ale to na pewno była pani. Numer 30. Nie, bo tutaj już ten protesty są nie. Gratulujemy. W ten sposób rozstrzygnęliśmy te dwa niezwykle ważne, tradycyjne konkursy. W przyszłym roku, bo z roku na rok jest coraz więcej tych pił. Zespół, bardzo znany zespół, taki zespół, mam nadzieję, który połączy pokolenia, bo to jest gwiazda, którą uwielbiają młodzi ludzie z Chorwacji. Mam nadzieję, że tutaj tych dojrzałych ludzi i tę młodzież właśnie połączy ten zespół. Zaprosiliście. Dobry wieczór! Bardzo proszę. Mogę samo reći ovako. Dziękuję bardzo!